Witam serdecznie wszystkich po naszej aukcji świątecznej. Mija tydzień od naszej aukcji świątecznej numer 42. Ja serdecznie dziękuję wszystkim licytującym, ponieważ była to rekordowa aukcja pod względem licytujących, jeżeli chodzi o 4 dni. To nie była nasza najdłuższa aukcja, natomiast trwała 4 dni. Zaczęliśmy od soboty do wtorku. Standardowo pierwszego dnia odbyły się licytacja monet Starej Polski, następnie druga RP, PRL w niedzielę wraz z banknotami. I trzeciego dnia odbyła się licytacja odznaczeń, czyli wielkiej kolekcji, która została podzielona dwie, więc następna część będzie w marcu 2024. No serdecznie zapraszam wszystkich falerystów, ponieważ tutaj też będzie dużo, dużo ciekawych odznak. I oczywiście czwartego dnia odbyła się licytacja monet zagranicznych, tam też kilka rekordów. Bardzo fajna licytacja, szczególnie tej wielkiej kolekcji monet średniowiecznych, którą posiadamy i jeszcze będziemy sprzedawać to przez, przez następny rok. Yy, osiągnęliśmy kilka rekordów, i to nie tylko polskich, ale również i światowych, jeżeli chodzi o kilka yy, tutaj monet. Natomiast uważam, że na szczególną uwagę, tak jak wcześniej powiedziałem, zasługuje trzeci dzień, czyli odznaczenia. a dokładnie oznaczenia na przykład z czasów PRL, jak wzorowy strzelec pokładowy, duża wersja osiągnęła 5100 zł, czy wzorowy piekarz, który osiągnął 1900 zł. Mamy również wzorowy marynarz, który osiągnął 2000 zł. Ogólnie średnia cena takich to jest kilkaset złotych. Dzwonił do mnie klient, który mówi, Michał, czy to jest prawda, że to takie pieniądze dzisiaj osiąga? Ja mówię, tak, to prawda i tutaj listujących było bardzo dużo. Wiem, że na kilka odznak, które niestety ktoś tam przegrał jest lista oczekujących, więc gdyby na przykład się wycofał kupujący, no to jest chętny, aby nabyć takie egzemplarze, również te wzorowe wzorowy właśnie tutaj żołnierz, czy wzorowy piekarz, to tutaj są osoby zainteresowane, czy wzorowy strzelec wyborowy, to są osoby zainteresowane, które czekają w kolejce, gdyby kupujący zrezygnował. Ogólnie odznaczenia uważam, że hit tej aukcji, wystawiliśmy ponad 320 aukcji polskich, pułkowych, perelowskich ogólnie niesamowite zainteresowanie, średnia średni czas dokładnie licytacji to była prawie minuta, więc na 320 odznaczeń jest to w ogóle coś niesamowitego, ale zaczęliśmy nisko, dlatego że słuchajcie, jest duży problem z... Tego, Ewaluacją tego po prostu ile to ma kosztować, ponieważ ostatnie wyniki, na przykład, które znajdowaliśmy w internecie są z 2014, 2013, 2016 roku i wtedy estymacje są bardzo ciężkie do zaproponowania czegoś, więc wolimy zaczynać niżej takie oznaki i po prostu czekać jak to rynek wyceni i w ogóle bardzo fajnie, komitet jest bardzo zadowolony, tak jak powiedziałem, kolekcja, druga część kolekcji trafia na aukcję 2024, więc tutaj na pewno kilku falerystów, którzy przegrali na przykład 16. półkułanów Łanów Wielkopolskich, Bydgoszcz w srebrze. Na pewno klient będzie chciał poczekać do następnego roku, ponieważ też będą ciekawe odznaczenia w srebrze. Czy Gwiazda Górnośląska, duża wersja, tu też zawdzięta licytacja od samego początku. Tych ogólnie odznak pułkowych była duża, duża partia. Na następnych aukcjach również będą yy, i naprawdę coś tam znajdziemy do swojej kolekcji. Takich oznak dawno nie było na rynku. One są na pewno no dużym tutaj zainteresowaniem cieszą się nie tylko tutaj osoby, które są związane z falerystyką od samego początku, natomiast też jest tutaj ciekawy temat, który klienci sobie łączą z monetami, więc tych klientów przybywa co roku. Nawet ja się pochwalę, ponieważ dla swojego syna kupiłem jego imiennika Stanisława Niemczyka, grawera polskiego, który w Krakowie działał. Pierwszą odznakę sam listowałem ją od 150 zł chyba do 700 albo 800 zł, więc tutaj dostanie. Nie, a dokładnie dostał już tą odznakę ode mnie w prezencie jako jego pierwsza odznaka. Więc możliwe, że faleryści będziecie mieć dużą konkurencję na rynku, jak podrośnie, może tutaj akurat w odznaczenia pójdzie, a nie w monety, więc strzeście się, <grytanie> oczywiście żartuję, ale możecie mieć sporą konkurencję, jeżeli chodzi tutaj o odznaczenia. Ogólnie aukcja, tak jak powiedziałem, osiągnęła wiele rekordów. Tutaj sobie przygotowałem zestawienie najciekawszych pozycji, które osiągnęły u nas na aukcji. Wyjątkowe ceny, bardzo wysokie. Ja niektórych rzeczy się nie spodziewałem. Tak jak tutaj z komitetem rozmawiałem o monecie, która osiągnęła najwyższą cenę w historii. Jest to 5 rubli z 1911 roku w nocie M65. Jest to moneta, która, zobaczcie na żywo, jak to wyglądała licytacja tej monety. I oczywiście jaką cenę osiągnęła, ponieważ zaczęliśmy tą monetę od 25 tysięcy złotych na YouTubie. Jak przygotowywałem odcinek specjalny poświęcony tej monecie, mówiłem, że osiągnie pewnie około 60-70 tysięcy złotych. Tutaj przeszło to nasze najmniejsze oczekiwania. 60-70 tysięcy złotych to się rozpoczęła. Następnie trwa stacja na żywo. Moneta w sumie osiągnęła z prowizją 121 200 zł i jest to aktualnie najdroższa. 5-rublówka z 1911, która wyskoczyła na rynek, i oczywiście to jest to mała świnka, czyli moneta, którą wszyscy tam gdzieś kojarzą z domowych skarbów. Ta świnka, dlaczego jest taka rzadka, to możecie posłuchać na innym odcinku z poświęconym dokładnie tej monecie. Ja tylko powiem, że w stosunku do nakładów, które były do tych pierwszych roczników 4-3 miliony, to ta moneta była wybita w nakładzie zaledwie 100 tysięcy egzemplarzy, więc jak widać, ta różnica jest dość duża. I tutaj był potwierdzony jako najlepszy stan zachowania, który też oczywiście wpływa na cenę. To nie jest tak, że jak przyniesiecie nam taką monetę wytartą albo na przykład napiłowaną na rancie, to dostaniecie 20 tysięcy złotych. Nie. Tutaj ludzie zapłacili głównie za stan zachowania i to nie był jeden klient, ponieważ tutaj było około 6 klientów, którzy bili się o tą monetę powyżej 70 tysięcy złotych do 70 tysięcy złotych. Już nawet nie liczę, ile było ofert wcześniej, ponieważ tutaj na tą monetę bardzo duża osób była obserwowana przez wielu klientów. Miało ją dodane do ulubionych i oczywiście listacja trwała bardzo, bardzo długo. Najdroższa pozycja z naszej aukcji świątecznej to oczywiście 23 dukaty, a dokładnie medal Towarzystwa Jabłonowskiego. Unikat, jedyny, który zachował się do dzisiejszych czasów za ekonomię, czyli matematykę. Egzemplarz, który rozpoczynał od 150 tysięcy złotych, sprzedał się za 300 tysięcy złotych. Tutaj szczerze myślałem, że pójdzie trochę drożej, ponieważ jest to jedyny egzemplarz na rynku. W wyjątkowym stanie zachowania. Medal po prostu był lustrzany, tutaj nie było się do czego przyczepić. Ktoś tam skomentował, Ryski. Ja serdecznie zapraszam tą osobę do, do firmy, jeżeli jeszcze zdąży ją obejrzeć, póki nie, nie pójdzie do właściciela nowego, to żeby zobaczył, jak wygląda właśnie mniczy egzemplarz takiego medalu. Po prostu było to cudo, cudo. Absolutnie medal, który będzie na pewno ozdobą każdej kolekcji. Czy zbieramy medale, czy zbieramy dukaty, czy zbieramy monety starej Polski, to na pewno będzie oznaczać, że są to po prostu wyjątkowe egzemplarze, których brakuje wszędzie. Możecie przeczytać bardzo długi, bardzo fajny opis sporządzony przez Juliana Skelnika, specjalistę tutaj, jeżeli chodzi o okres Poniatowskiego i właśnie tutaj pan Julian Skelnik sporządził dla nas opis tego medalu. Niesamowity opis, po prostu pełen historii, pełen ciekawostek. Bardzo możliwe, że ten medal pochodził z kolekcji Poniatowskiego. Nie jesteśmy w stanie do końca tam tego odkryć, więc to są tylko prawda takie założenia, ale to wszystko przeczytacie sobie na stronie. Jedno z zaskoczeń aukcji, czyli czwartego dnia, był to talar Rudolfa, który dzięki swojej patynie i pięknemu tutaj połyskowi osiągnął cenę ponad 14 tysięcy. Tutaj duże zaskoczenie i gratulacje dla klienta, który docenił stan zachowania. Znowu podsumowanie aukcji, stan zachowania. Piękna patyna, urokliwy połysk, to gwarantuje wysoką cenę. I tutaj głównie klienci bili się o stan zachowania. Taki talar powinien kosztować około 5000 zł do 6000, natomiast klienci zdecydowali się dopłacić drugie tyle tylko za piękny stan zachowania. To samo za y, sztandar głęboki, który osiągnął w nocie M63, czyli w wysokiej nocie jedna z rzadszych monet drugi RP, 33 600 zł. Jest to moneta, która jest wybita w 1930 roku. Y, jest to moneta, której brakuje w większości kolekcji wraz z Nike 32, 31, literką H. Dziadkiem 36 to jest właśnie ta moneta, której brakuje w większości kolekcjonerom, więc y, zobaczcie jak ona wygląda i wygląda. I oczywiście moneta, którą y, ja najbardziej ukochałem z całej aukcji, a jest to oczywiście Dukat 1666. Tutaj zobaczcie, jak wyglądała licytacja na żywo, ponieważ. Y, Lizytację rozpoczęliśmy od 70 tysięcy złotych i bardzo, bardzo mocno poszła szybko do góry. Finalnie moneta osiągnęła 104 400 zł. Tutaj też jest nagrany oddzielny film do tej monety, natomiast wyjątkowa prowenencja, czyli mamy kolekcję hrabiego potockiego z puncą pilawy wybitym na awersie, następnie piękny połysk menniczy, ciekawa odmiana 1666 z przebitą datą, piękny, około menniczy egzemplarz, naprawdę. Cudna, cudna moneta. Dzisiaj trzeba za pięknego Dukata zawsze liczyć około 100 tysięcy złotych. Dzisiaj na takim poziomie sprzedają się monety mennicze, piękne i tutaj nie ma co się dziwić. Pamiętam jeszcze jak klienci patrzyli na mnie jak na wariata, który kupował monety piękne, mennicze po 40-50 tysięcy złotych. Wtedy to cena była około 10 tysięcy euro. Jak zaczynałem, czyli tam po, po, po odejściu mojego brata, świętej pamięci to po prostu monety takie osiągały około 10 tysięcy euro, to naprawdę była wysoka cena w tym pięknym stanie zachowania. Naprawdę dzisiaj te ceny podrożały, znaczy podskoczyły cenowo dwukrotnie, nie tylko po, na polskie egzemplarze, ale również na całym świecie. Yy. Moneta, którą myślałem, że pójdzie trochę drożej, czyli to jest moneta próbna SI, 2 złotówka, ponieważ zaczęliśmy ją od 65 tysięcy złotych. Cena sprzedaży to 88 800 zł. Tutaj myślałem, że klienci mocniej powalczą o tą monetę, ponieważ naprawdę, jeżeli chodzi o stan zachowania, była to moneta w SP67, czyli w PCGS-ie. Była to najwyższa nota gradingowa do jakiejkolwiek monety widziałem drugiej RP próbnej. Jest to event, żeby w ogóle otrzymać taką notę każdy, kto zajmuje się gradingiem i wie jak trudno otrzymać MS-y, to tutaj było SP67 i jest to moneta, która absolutnie jest mennicza, pozycja 21,90 z naszej aukcji. Moneta, która nawet zachowała na sobie swój meszek taki menniczy, z którego przebijało po prostu lustro mennicze, kolorowa patyna. Prawdopodobnie była to po prostu moneta, która zachowała się z jakichś zasobów francuskiej mennicy, ponieważ te monety były wybite w 1924 w Paryżu, więc... Ta moneta naprawdę coś niespotykanego. Myślałem, że tutaj osiągnie około prawda, 90 czy 100 tysięcy złotych netto, aby przekroczyć tą barierę 100 tysięcy złotych. Natomiast też gratuluję kolekcjonerowi. Super pozycja, niesamowita. Jak zobaczę ją na żywo, ponieważ będzie odbierał ją osobiście, to naprawdę podejrzewam, że... Dla nas zrobiło to tak ogromne wrażenie, że naprawdę będzie długo w naszej pamięci, ponieważ nigdy w życiu nie widziałem SP67 i tutaj naprawdę była zasłużona nota dla, dla tej monety. Jest to na pewno, można powiedzieć, że święty geral dla osób, które zbierają monety próbne, ale również i monety w pięknym stanie zachowania. Tutaj zauważyłem również bardzo ciekawe ożywienie na właśnie monetach, drugie EP, gdzie przy takim natłoku tych wszystkich aukcji i oczywiście tutaj ilości sprzedawanych monet 2 RP, wciąż te monety osiągają znakomite ceny i naprawdę dotrzymują kroku tym wszystkim podwyżkom cenowym, więc tutaj ja myślałem, naprawdę sądziłem, że monety 2 RP w pewnym momencie się przystopują, na, dlatego, że po prostu coraz więcej wychodzi ładnych egzemplarzy, co było mylne, ponieważ jak przeglądam te wszystkie aukcje, naprawdę coraz mniej jest tych pięknych monet 2 RP. Za granicą dosłownie od początku roku nie możemy kupić nic, ponieważ nic nie ma. To nie tak, że tak za, listujemy za mało, nie, po prostu nic nie ma, nie wychodzi z kolekcji. Klienci, którzy chcą coś kupować, piszą do nas bezpośrednio, czy mamy na przykład coś piękne w pięknym stanie zachowania, czy mogą kupić jakiegoś MS-a z drugiej RP. Niestety, ale niektórych egzemplarzy po prostu nie posiadamy, więc też po prostu nie mamy czego oferować. I tutaj jak widzę, myślałem naprawdę, że to się przystopuje, bo był duży zasyp drugiej RP. Nie, nic bardziej mylnego. Można powiedzieć, że osoby, które kupiły jakieś fajne egzemplarze, po prostu schowały to głęboko w kolekcji i nie wychodzi, dokupują następne egzemplarze i naprawdę ten rynek wygląda znakomicie przy tej ilości. Zawsze drugiej RP. Tutaj naprawdę duży ukłon, ponieważ te najpiękniejsze egzemplarze są schowane w kolekcjach i naprawdę... Fajnie. I oczywiście kończymy na legendarnej monecie z 1973 roku. Jest to 10 groszy aluminiowe perelowskie, które były z naszej, było z naszej aukcji. Wtedy osiągnęło 24 tysiące złotych brutto na naszej aukcji. Teraz osiągnęła cena sprzedaży 31 800 złotych. Jest to drugi najwyższy wynik dla tej monety. Moneta absolutnie mennicza, przepiękna. Moneta, która jest, tak jak napisałem śmiało i tutaj nie boję się powiedzieć, jest na pewno rzadsza niż nie jeden talar koronny z okresu prawda, XVI wieku, czyli z Zygmunta III wazy bądź jego synów. Moneta, którą wiem, że tam gazety, media podsysają tą informację, że może znaleźć tą monetę w szafie czy o skarbonce, tak jak wcześniej opadałem na filmie. No, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że w ogóle traficie taką monetę na rynku, jest to moneta bardzo rzadka. Ostatnio pojawiły się trzy sztuki w tym roku, natomiast naprawdę pięknie się obroniła ta moneta, ponieważ obawiałem się, że przy ilości trzech sztuk na, na rynku w ciągu jednego roku coś się z tą ceną stanie. Nie osiągnęliśmy, prawda, 30% powyżej ceny, którą ostatnio klient zapłacił, więc klient sprzedał tutaj z zyskiem tą monetę w ciągu roku, sprzedając ponad 30%, więc pokazane jest, jak w pięknym stanie zachowania monety wciąż uzyskują znakomite ceny. Zobaczcie oczywiście tutaj na powiększeniu, czym się charakteryzuje te 10 groszy z 1973 roku w nocie M65, jest to druga najwyższa nota na świecie i oczywiście tutaj możecie wejść od naszego YouTube'a na oddzielny film na temat tej 10 groszówki, dlaczego jest taka rzadka, dlaczego ma cenę amatorską, można powiedzieć rzadkość R8 i jest poszukiwana przez wszystkich kolekcjonerów właśnie tutaj okresu drugiej RP. Podsumowując, na aukcji 42 sprzedaliśmy ponad 3000 egzemplarzy, osiągając ponad 180% w przypadku monet powyżej cen wyławczych około 150% powyżej w banknotach od cen wyławczych i ponad 250% powyżej cen wyławczych, jeżeli chodzi o oznaczenia. Tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, trudno oszacować tą evaluation, to szacunkowe wartości tych oznaczeń, ponieważ niestety, ale nie ma ich za dużo w archiwach. Aktualnie my zapraszamy do naszego archiwum, ponieważ bardzo mocno uaktualniliśmy wyniki tych oznaczeń, więc macie dużą bazę danych i oczywiście obiecujemy, żeby będziemy powiększać tą bazę danych, ponieważ druga część kolekcji będzie na aukcji w 2024 roku. I teraz chciałbym was zaprosić na naszą aukcję marcową w 2024 roku przy okazji naszego filmu i chcę wam pokazać piękną kolekcję jednego z ulubionych tematów naszych kolekcjonerów. Przypomnę tylko, że egzemplarze na najbliższą aukcję, czyli pierwszą aukcję w 2024 roku, czyli aukcję Tutaj wiosenną zbieramy do 10 lutego. Będzie to aukcja kilkudniowa i tutaj mamy egzemplarze, mamy zestaw ortów ortów gdańskich. Mamy bardzo fajne egzemplarze. Egzemplarze pochodzą wszystkie z jednej kolekcji. Mamy noty od MS-62, nawet niektóre MS-65, również do UNC Details, jak na przykład tam jakiś Environment Damage, czy mamy tutaj też jakiś Cleaning. Natomiast wszystkie, większość egzemplarzy jest w gradingach, niektóre bez gradingu, zbierane bardzo, bardzo dawno temu. Również z tej samej kolekcji pochodził ort z 1623 roku, kiedy była data w otoku, jedna z najrzadszych odmian orta gdańskiego, który został sprzedany na naszej aukcji 40. Tutaj dalsza kolekcja tych ortów, w sumie tych ortów będzie ponad 30. Podzieliliśmy to na trzy aukcje, żeby klienci mogli skupić się na egzemplarzach, które im się podobają. Właśnie tak jak zobaczcie na to, jak pięknie wyglądają te orciaki. Mówię, wszystkie w bardzo fajnych kondycjach. Niektóre w kolorowej patynie, to wszystko było trzymane bardzo, bardzo długi czas. To jeszcze klient był obskiwany przez mojego brata świętej pamięci, więc te egzemplarze naprawdę były przez wiele lat trzymane w dębowej szkatułce, więc te, które nie były w pudełkach, tak fajnie spatynowały, więc bardzo, bardzo sympatycznie. Tu mamy odmianę 1614 z małą czwórką. Bardzo fajne popiersie, bardzo lubię akurat te popiersie Ortów. Czasem widoczne również na dukatach, ale bardzo ogólnie rzadkie. Tu mamy jeszcze orciaka, który chciałbym wam pokazać z 1609 roku. Zobaczcie, jaka piękna moneta z 1609 roku. Otworzyłem tylko z tej folii. Pozostałe egzemplarze będą tutaj oczywiście w naszych następnych aukcjach. Natomiast zwróćcie uwagę tutaj na wspaniale zachowane detale tej monety i to oczywiście rocznik 1609. Inne odmiany będą również dostępne. Podzieliliśmy to odpowiednio, tak aby na każdej aukcji znajdowały się, można powiedzieć, różne egzemplarze, więc klient, który, można powiedzieć, będzie... Udaną będzie ma licytację. na wszystkich trzech aukcjach. Na pewno bardzo mocno może powiększyć swoją kolekcję ortów gdańskich. Więc tutaj jak widzicie mamy 615, 612, 17, 16, 14, 18 i 609. Więc będzie w czym wybierać. Ja serdecznie zapraszam na naszą aukcję wiosenną. Już w 2024 do 10 lutego przyjmujemy walory. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Jeszcze raz dziękuję za licytację w naszej aukcji świątecznej numer 42, ponieważ dla nas było to wspaniałe zamknięcie i taka wisienka na torcie dla tego roku pełnych rekordów, emocji naszej aukcji 40, gdzie osiągnęliśmy rekord Polski sprzedając monetę za 3 240 tysięcy złotych, to ta aukcja była takim wspania wspaniałym ukoronowaniem tego roku i dziękuję, że jesteście z nami, ponieważ to naprawdę dla nas dużo znaczy, że nie przerwanie od tego 2010 roku. Fajnie organizujemy te aukcje, osiągając wciąż te rekordy polskie, reklamując Polskę, reklamując polską numizmatykę na świecie, reprezentując Was wszystkich na tutaj zagranicznych też aukcjach, ponieważ reprezentujemy naszych klientów na aukcjach i dalej, kiedy zaczyna się kategoria Polan czy Poland czy Polen czy Polone, to zawsze są jakieś emocje, zaczynają się telefony, zaczyna się jakiś szmer na sali, że na pewno będą tutaj ciekawe ceny, ponieważ tych przedmiotów jest naprawdę bardzo mało. Więc jeżeli chcecie tutaj zobaczyć ciekawe pozycje, to ja zapraszam na naszą aukcję w 2024, ponieważ zaczynamy bardzo, bardzo mocny rok numizmatyczny. Dzięki bardzo i do zobaczenia.